przedstawiciele klasy robotniczej i pracującego chłopstwa. Uznali oni za swój patriotyczny i obywatelski obowiązek potrzebę przeciwstawienia się terroryzmowi rozpętanemu przez siły reakcyjne, którym obcy i graficzno-wychowawczy prowadzony w sposób zorganizowany, planowy wspólnie z innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi. Między innymi poprzez aktywną pracę w organach społecznych, działań na rzecz patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia. Pamiętam, w stanie wojennym były takie trzy formacje, których skróty rozwiązywano w sposób zabawny, a mianowicie ZOMO, ROMO i ORMO. ZOMO to było zwłaszcza oni mogą obić, również oni mogą obić ROMO i oni również mogą obić, czyli ORMO, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Czym było ORMO? ORMO to była taka formacja pomocnicza, jak sama nazwa wskazuje, ochotnicza rezerwa dla milicji obywatelskiej. To się pojawiło bardzo wcześnie w PRL-u, bo już w 1946 roku. Zresztą nawet przed nią były takie formacje, jak na przykład Wiejska Służba Porządkowa, jeszcze stworzona w 1945 roku. Początkowo chodziło o to, żeby sobie poradzić z brakiem właśnie milicji obywatelskiej, zwłaszcza na tych terenach słabiej zurbanizowanych, bądź na tych przejętych dopiero, czyli po niemieckich, na ziemiach zachodnich i północnych. I tu chodziło po prostu o na przykład walkę z szabrownictwem. No ale oczywiście był też problem walki z podziemiem niepodległościowym, choć trzeba powiedzieć jasno, że ORMO ani wtedy, ani później nie było taką formacją, która by specjalnie używała broni palnej, prawda, na przykład. Więc to raczej walka z podziemiem niepodległościowym, z partyzantką, to KBW i samo UB i wojsko, regularne oddziały wojska. ORMO miało być pomocnicze zawsze, a więc to raczej chodziło o patrolowanie, powiedzmy, ulic, no właśnie wyłapywanie jakichś chuliganów. Od tego się zaczęło. Natomiast oczywiście z czasem ta formacja przechodziła pewną ewolucję. Natomiast początki były takie o to, że też w ORMO ukryto pewne, powiedziałbym, taką ciemniejszą stronę tej struktury, a mianowicie okazuje się, że niektórzy ludzie, którzy przeszli do historii jako uczestnicy tak zwanych szwadronów śmierci PPR-owskich, byli właśnie ORMOWcami. Ja całkiem niedawno z zaskoczeniem właśnie się dowiedziałem, że słynny Władysław Rypiński, pseudonim Rypa, którego szwadron zamordował kilkadziesiąt osób na Mazowszu Północnym, był właśnie ORMOWcem. A zatem ORMOWcami byli ludzie zaufani władzy. Zazwyczaj to właśnie byli członkowie albo w tym pierwszym okresie Polskiej Partii Robotniczej, Związku Walki Młodych, później PZPR, ale też, prawda, organizacji sojuszniczych SD, ZSL, którzy właśnie na co dzień pełnili inne funkcje społeczne. To znaczy oni byli kierownikami, dyrektorami, prezesami, naczelnikami, redaktorami, kimś tam, kto z ramienia władzy pełnił istotną funkcję społeczną, ale od czasu do czasu właśnie wkładali mundur albo i bez munduru, z opaską, wykonywali różne funkcje, najczęściej właśnie patrolowe, uczestniczyli w jakichś ćwiczeniach, no, których celem było przygotowanie się właśnie do takich działań na wypadek rozruchów społecznych na dużą skalę. I w tym okresie późniejszym już, w okresie, powiedzmy, po czasach stalinowskich, ORMO stało się właśnie takim uzupełnieniem dla milicji na wypadek jakichś poważniejszych niepokojów społecznych, przy czym zazwyczaj ORMOWców nie wykorzystywano, wyjątkiem jest właściwie głównie rok 68 i w pewnym zakresie lata stanu wojennego, kiedy ORMOWcy rzeczywiście wtedy też bezpośrednio jakby byli wykorzystywani do rozpędzania tłumu, do bicia ludzi, ale zazwyczaj oni raczej szli z tyłu za milicją, za ZOMOWcami i gdzieś tam, prawda, wyłapywali jakichś pojedynczych ludzi, właśnie mówię, patrolowali ulice. Dlaczego? No bo to uznawano, że ORMOWcy to nie są ludzie wystarczająco przeszkoleni do właśnie na przykład walki z tłumem, no bo w przeciwieństwie do ZOMO to byli zawodowcy, można powiedzieć. ORMOWcy, no to jak mówię, to byli ludzie, którzy na co dzień pełnili zupełnie inne funkcje społeczne, więc byli tylko mobilizowani do wspierania działań porządkowych. Wspomnieliśmy o marcu 1968 roku, że tam formacje ormowskie zostały użyte do rozpędzania demonstracji studenckich. Czy tak rzeczywiście było? Bo wtedy mówiono, że ci ludzie, którzy zresztą zostali utrwaleni na filmie, to był tak zwany aktyw robotniczy z warszawskich zakładów pracy. Widać tych ludzi w ortalianowych płaszczach, którzy wyjmują te pałki i okładają demonstrujący. No więc rzeczywistość jest taka, że to było ORMO i nie było ORMO. To znaczy byli tam zarówno rzeczywiście ORMOWcy, jak i ludzie z tak zwanego aktywu, bo to bardzo często był
to samo. To znaczy, powiedzmy sobie jasno, tak zwany aktyw w większości właśnie to byli ludzie, którzy dlatego byli aktywni, bo byli zaufani. No a jak byli zaufani, to byli rekomendowani do służby w ORMO. No, można powiedzieć, że wśród aktywów, gdybyśmy wzięli tak zwanego partyjnego, byłaby nieco większa ilość kobiet, bo jakby ORMO nam się kojarzy wyłącznie z mężczyznami. Okazuje się, że nie. Zdarzały się też w ORMO kobiety, ale na poziomie bardzo, powiedziałbym, marginalnym 1-2% całej tej struktury. A powiedzmy, że to była organizacja, trzeba powiedzieć, wyjaśnić, bardzo znacząca, bo ona już w pierwszym okresie swojego istnienia osiągnęła pod koniec lat 40. mniej więcej poziom 150 tysięcy członków. Później była taka wielka czystka w czasach stalinowskich. Ona objęła także i ORMO i 1/3 członków ORMO usunięto jako nie dość pewnych. Tam na przykład wykrywano na przykład elementy, jak to mówiono, witosowsko-mikołajczykowskie, to głównie na wsi, czyli tych, którzy rzeczywiście gdzieś tam mieli jakiś związek z PSL-em Mikołajczyka, czy przed wojną ze Stronnictwem Ludowym Piast. W każdym razie później ta organizacja już po 1956 roku rozrastała się coraz bardziej liczebnie i pod koniec lat 70., jest w tym najlepszym okresie epoki Gierka, sięgnęła poziomu mniej więcej 470 tysięcy członków. I to było apogeum. No i jak mówię, wśród tych 470 tysięcy członków, kilka tysięcy osób to były kobiety. Natomiast w latach 80., no tak jak i wszystkie inne struktury aparatu władzy, dotknął ORMO kryzys, nastąpił spadek liczebny do mniej więcej 300 kilkudziesięciu tysięcy, ale tak czy owak do końca PRL-u, do roku 89, to była rzeczywiście formacja bardzo znacząca i potrzebna władzy. A jak wyglądała struktura społeczna? Powiedzieliśmy, że to są ludzie, którzy wywodzili się w jakiś sposób z aparatu władzy. Natomiast czy to było tak jak w przypadku MOL, jak pisze na przykład Piotr Gontarczyk w swojej książce o PPR-ze, że to de facto była w dużej mierze PPR-owcy, milicjanci, to byli ludzie bardzo nisko wykształceni. Ze świecą tam było, można szukać człowieka, który wywodził się, nazwijmy to, z jakichś elit. Oczywiście tak było na początku, to tutaj mogę doktora Gontarczyka opinię potwierdzić, tak było na początku, no bo ta władza, tak zwana władza ludowa, jednak bazowała w miażdżącej większości na tej biedocie społecznej, na marginesie często społecznym, a więc ludziach siłą rzeczy słabo wykształconych i dlatego ci wszyscy różni kierownicy, naczelnicy, no przysłowiowi funkcyjni z przełomu lat 40. i 50., no to byli rzeczywiście ludzie słabo wykształceni, a oni właśnie zasilali ORMO. Natomiast później, kiedy poziom wykształcenia całego aparatu państwowego zaczął się podnosić, ci przysłowiowi kierownicy i naczelnicy jednak najpierw robili matury, czasem zaocznie bądź nie wyższe studia, no to siłą rzeczy także i w ORMO zaczęło przybywać ludzi lepiej wykształconych, co nie zmienia faktu, że ORMO oczywiście kojarzyło się w Polsce zawsze fatalnie, było obiektem drwin, żartów, ogromnej niechęci, no także w pewnym momencie, kiedy już cenzura umożliwiła w jakimś niewielkim zakresie pokazywania go, stał się negatywnym bohaterem, zwłaszcza w filmów Barei. Myślę, że Stanisław Bareja w kilku swoich filmach wykorzystał właśnie wątek ormowca jako takiego zazwyczaj starszego pana, najprawdopodobniej emerytowanego ESB-ka czy milicjanta, prawda, który się w najbardziej nieoczekiwanym momencie włącza do akcji na pytania, o co panu chodzi, a ja jestem ORMO, prawda. To w kilku filmach ten wątek mniej więcej tak był. Zazwyczaj był to ktoś niezbyt mlotny, natomiast bardzo zaangażowany, no i najchętniej właśnie używający siły, co rzeczywiście w jakoś tam stopniu odpowiadało tym wyobrażeniom na temat zachowań ORMO, bo rzeczywiście, kiedy szukano jakby zadaniowania dla ORMO, coś to ORMO musiało robić w czasach, kiedy nie było, że demonstracji, nie było niepokojów społecznych, wymyślono tak zwane brygady ruchu drogowego. I zwłaszcza to się zaczęło tak naprawdę właśnie na początku lat 60., kiedy się zaczęła coraz większa ilość samochodów pojawiać na polskich ulicach. No i tu wymyślono sobie, że ci ormowcy będą znakomitym uzupełnieniem tak zwanej drogówki milicyjnej, czyli będą po prostu łapać tak zwanych piratów drogowych. No i to oczywiście wyglądało bardzo często komicznie, bo ci ormowcy lokalnie tworzący różne układy, układziki, no tak naprawdę wyżywali się na różnych sąsiadach czy różnych innych osobach, dokonując, że tak powiem, niezapowiedzianych kontroli pojazdów, które posiadali akurat ci nieliczni wtedy wybrańcy, szczęśliwcy. No i to ORMO
Ormo się kojarzyło fatalnie, no bo to było coś takiego, że na przykład no, wiadomo, że szansa zatrzymania przez drogówkę była taką klasyczną, milicyjną, znacznie mniejsza niż przez sąsiada, który tam, prawda, zaintrygowany tym, że na przykład nielubiany przez niego ktoś tam coś być może wypił, prawda, natychmiast stoi pod domem i czeka z tą kontrolą. Więc tu mieliśmy po prostu taki mechanizm wykorzystywania Ormo do różnego rodzaju porachunków. I to zresztą była patologia, wspomniana oficjalnie w dokumentach pisano, że trzeba coś zrobić, stąd właśnie co jakiś czas te czystki, weryfikacje, no, że to Ormo nie może być narzędziem, prawda, różnego rodzaju rozliczeń osobistych i porachunków, no, ale tak było. Tak było, stąd też dochodziło często do konfliktów wewnątrz organizacji, bo niekiedy było tak, że w tym Ormo mieliśmy w małej miejscowości, powiedzmy, dwie grupy. Jedna, która była tam, powiedzmy, podczepiona pod dyrektora największego zakładu, prawda, i to było tak zwane zakładowe Ormo, a druga grupa, która, powiedzmy, miała jakieś tam kontakty w komitecie partii. No i te dwie grupy ze sobą rywalizowały o to, która będzie, prawda, aktywniejsza, która wlepi więcej mandatów, ale też na przykład przyłapać innego kolegę ormowca na jakimś przestępstwie. Gratuluję towarzyszu generalnemu. Ku chwale ojczyzny nasz ministr. Satysfakcją wręczą wam sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi gdańskiej w przekonaniu, że pod tym sztandarem, tak jak dotychczas, wiernie, efektywnie służyć będziecie naszemu społeczeństwu pod kierownictwem naszej partii w interesie naszej socjalistycznej ojczyzny. Ormo jest jakby rzeczywiście kopalnią wiedzy o życiu społecznym w PRL-u, o tym, jak próbowano właśnie tę władzę, tą strukturę wykorzystywać dla takich osobistych celów. A władza też próbowała ocieplać wizerunek Ormo. Pamiętam, że w jednej z części pana samochodzika Zbigniewa Niemannackiego pan samochodzik ujawnił się jako ormowiec drogowy właśnie. A no właśnie, dokładnie tak. Znaczy starano się, bo rzeczywiście mówiłem o filmach Barei, gdzie już to parodiowano, ale była też przynajmniej kilka filmów takich, powiedziałbym, w których próbowano Ormo przedstawiać jako właśnie no, formację pozytywną, więc to oczywiście najbardziej znany chyba jest przykład z panem samochodzikiem, ale są też filmy, jest kilka takich filmów o takiej tematyce, prawda, powiedzieliśmy kryminalno-szpiegowskiej z czasów PRL-u, gdzie tam w tle właśnie jako siła, która w którymś momencie pomaga, prawda, tej milicji złapać tego szpiega czy dywersanta, pojawia się właśnie ormowiec. Rzeczywiście to jest taki przykład wtedy zaangażowanego obywatela, prawda, zazwyczaj przystojnego mężczyzny, który tam w pewnym momencie, prawda, objawia się. Są zresztą później właśnie te parodiowanie tego przez Bareję, właśnie taki człowiek niby z tłumu, zwykły, niczym nie wyróżniający się, a tu proszę bardzo, nagle wyciąga legitymację albo wyciąga opaskę, zakłada na ramię i okazuje się, że to jest ormowiec, prawda, który tutaj niesie pomocą, na przykład biegnie z pomocą staruszce, którą na coś chuligani atakują. Takie rzeczy też się w tych filmach rzeczywiście pojawiały. No budząc oczywiście, jak mówię, tą reakcję, którą później najostrzej czy najbardziej satyrycznie przedstawił w swoich filmach Bareja. Wspomnieliśmy, że w latach 70. armia ormowców, można mówić o armii, liczyła prawie 500 000 ludzi. Czy oni odgrywali również jakąś rolę podobną na przykład jak tajni współpracownicy służby bezpieczeństwa? Tutaj jednak jest duża sieć ludzi osadzonych w dość dobrych miejscach, na dość dobrych stanowiskach, z dużą wiedzą, czy służba bezpieczeństwa mogła korzystać z pomocy ormowców. No z całą pewnością mogła i korzystała, natomiast ormowcy raczej mieli występować w sposób jawny i w tym sensie, prawda, przynależność w Ormo była może nie powszechnie znaną, ale jednak zazwyczaj ten człowiek, który był w Ormo, no to był człowiek zaufania władzy i ludzie o tym wiedzieli. To znaczy wśród ormowców jednak przeważali ludzie, którzy pełnili różnego rodzaju funkcje kierownicze, na przykład dyrektor szkoły, prawda? No więc w czasach PRL-u było jasne, że dyrektor szkoły zazwyczaj był członkiem PZPR, ewentualnie któryś ze stronnic sojuszniczych, i tak przynależność do Ormo była tylko dodatkiem, prawda? I tutaj jakby no, ludzie rozmawiając w obecności dyrektora szkoły zdawali sobie sprawę, że to jest człowiek zaufania władzy. I w związku z tym, no
ta wylewność wobec ludzi z aparatu władzy no, była określona, ograniczana, no, to było zrozumiałe. Więc w tym sensie oni się słabo sprawdzali w roli tajnych współpracowników, choć pewnie wśród ormowców byli też tajni współpracownicy, nawet sporo, ale że albo raczej osobowe źródła informacji, inne kategorie, bo jak mówię, tutaj wśród tych w tym momencie ponad 400 tysięcy członków ORMO, no ponad połowa to byli członkowie PZPR, więc ich werbować nie wolno było. Jako tajnych współpracowników, mogli być kontaktami służbowymi, kontaktami obywatelskimi, więc tutaj rzeczywiście SB skorzystała, natomiast wydaje się, że jednak bardziej faktycznie korzystała, tak jak sama nazwa wskazuje, milicja z pomocy ormowców, bo zwłaszcza w latach 80., kiedy rzeczywiście zaczęło dochodzić do demonstracji na masową skalę i to stało się dla milicji potężnym wyzwaniem, ormowcy zaczęli być niezwykle przydatni no właśnie do tej służby, powiedziałbym, pomocniczej, czyli właśnie nie tyle do wprost tłumienia demonstracji, choć do tego dochodziło, ale na przykład właśnie do tej służby patrolowej gdzieś na tyłach, do wyłapywania później pojedynczych uczestników tych demonstracji, kiedy oni się już rozchodzili, no bo jak na przykład polewano wodą, prawda, z polewaczek zabarwioną, i później gdzieś ci ludzie się rozchodzili, ale zanim dotarli do domu, no to można była szansa, że gdzieś tam w jakimś osiedlu, na jakiejś ulicy patrol ORMO złapie takiego polanego kolorową farbą, prawda, młodego człowieka, no i to był sukces ORMO, ZOMO by nie dało rady temu wszystkiemu. Więc tutaj tak to mniej więcej wyglądało. Warto też powiedzieć o tym takim aspekcie interesującym, jakby związanym z historią ORMO, związanym z tak zwaną gwardią partii, pewnymi przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego. Otóż rzeczywiście tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego i po jego wprowadzeniu w szeregach aparatu partyjnego panowało przekonanie, że Solidarność podejmie próby fizycznej rozprawy z członkami partii. W związku z tym z obawy przed taką fizyczną rozprawą kilkudziesięciu tysięcy członków PZPR stworzyło tak zwane oddziały obronne, którym wydano broń palną. I te oddziały obronne po wprowadzeniu stanu wojennego, po kilku tygodniach, kiedy się okazało, że jednak nie ma żadnych, prawda, takich ataków na członków partii, że nie mamy do czynienia z walkami ulicznymi, w takim klasycznym rozumieniu, no coś z nimi trzeba było zrobić. Wtedy te oddziały polityczno-ochronne PZPR zostały w całości wcielone do ORMO. Inna rzecz, że prawda, to się w części pokrywało ze sobą, bo wielu członków tych oddziałów polityczno-ochronnych PZPR było w ORMO wcześniej, no ale tu je jako tak zwane oddziały zwarte włączono, no i później, prawda, właśnie one były podstawą tych służb patrolowych, pomocniczych przy zwalczaniu demonstracji, no tylko, że już im nadawano broni palnej, dawano im pałki, kaski. Jeszcze jest kwestia umundurowania. Ormowcy występowali czasem po cywilnemu, czyli mieli legitymację, ale zdarzało się też właśnie te oddziały zwarte, miały umundurowanie. Ono zresztą było umundurowanie trochę innym niż milicyjne, ono bardziej nawiązywało do elementów piechoty, po prostu wojskowego umundurowania, tam lekkie zmiany wprowadzono w tym umundurowaniu. No i cała organizacja ormowska to była organizacja taka terytorialna, prawda, i zakładowa, czyli w wielkich zakładach pracy były komórki ORMO, w każdym powiecie, póki istniały powiaty, później w gminach, wszędzie się starano, żeby tych kilkudziesięciu, czasem kilkuset ormowców było, no i żeby to było równomiernie rozłożone na terenie całego kraju. A nie tylko zresztą, bo ja czytając akta Tomasza Turowskiego, słynnego szpiega, odkryłem, że kiedy studiował jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim, że tam istniała brygada studencka ORMO, tak, której był on członkiem, więc również można powiedzieć, że do tego typu elit była kierowana oferta ORMO. Zaczęliśmy mówić o roli ORMO w stanie wojennym, o tych oddziałach przybocznych PZPR-u. Jaka była rola właściwego ORMO w czasie stanu wojennego i czy oni brali udział bezpośrednio w jego wprowadzaniu? Znaczy w samym wprowadzeniu stanu wojennego rola ORMO była znikoma, no bo tutaj jednak to było dzieło tych zawodowców, można powiedzieć, czyli wojska, milicji, służby bezpieczeństwa. Natomiast ORMO oczywiście zostało zmobilizowane, ponieważ cały czas obawiano się, jaka będzie skala oporu protestów społecznych i stąd właśnie te różne działania związane z tą gwardią partii, a także właśnie z mobilizacją ORMO. Natomiast później rzeczywiście, kiedy zaczęły się te demonstracje, zwłaszcza od mniej więcej maja 82 roku, to rzeczywiście ORMO było wykorzystywane na bardzo dużą skalę.
do tego stopnia, że nawet go brakowało i na przykład są zachowane dokumenty, relacje, które mówią, że wobec braku ORMO na przykład formowano specjalne oddziały na przykład emerytowanych właśnie wojskowych, czy ludzi jakby związanych z aparatem władzy, że w ORMO już z różnych powodów nie byli. Są opisy, które mówią, że na przykład w niektórych miastach pojawiały się gdzieś tam na tyłach właśnie ZOMO takie grupy starszych panów z opaskami emeryt PRL. Mhm. Bardzo mnie to zawsze bawiło, bo to już rzeczywiście pokazywało jakąś zupełną aberrację. Natomiast ormowcy tu byli rzeczywiście potrzebni, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie na nich spoczywał główny ciężar walki z demonstrantami. Oni raczej właśnie nie tyle z demonstracjami mieli walczyć, co na przykład też zatrzymywać ludzi, którzy potencjalnie zmierzaliby na demonstrację. Słynny, prawda, młody człowiek z dużym plecakiem w stanie wojennym, potencjalny obiekt zainteresowania milicji, no ale tych patrolów milicji była ograniczona ilość, zawsze ten ormowiec mógł tego młodego człowieka złapać, a pokaż, co masz w tym plecaku, prawda? I rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, że ci ormowcy dokonywali, że tak powiem, zatrzymaj, bo trzeba powiedzieć jasno, że ormowiec miał w istocie rzeczy większość uprawnień milicjanta, kiedy był na tak zwanej służbie. Czyli tak naprawdę mógł zatrzymać, mógł wylegitymować, mógł użyć przymusu bezpośredniego, jak się to nazywało, wobec obywatela, który by mu się przeciwstawiał. Po prostu spałować. Więc tutaj ci ormowcy mieli rzeczywiście dużą władzę. To było wszystko ładnie ustawowo od 1967 roku uzasadnione, bo w 1967 roku ORMO się doczekało ustawy na swój temat, która się usankcjonowała. Wcześniej to wszystko było na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów, cała regulacja jakby ORMO dopiero w 1967 roku. Też ciekawe, uznano, że ORMO zasługuje na własną ustawę i ona już obowiązywała do końca istnienia PRL-u. Mojej uwadze przyznał, umknął fakt rozwiązania ORMO. Pamiętam rozwiązanie Milicji Obywatelskiej, przekształcenie jej w policję. Pamiętam rozwiązanie Służby Bezpieczeństwa i narodzenie się Urzędu Ochrony Państwa, a ORMO zniknęło w sposób chyba troszeczkę bardziej tajemniczy. A nie do końca. Ono właśnie paradoksalnie, likwidacja ORMO poprzedziła likwidację tych wszystkich struktur, o których pan powiedział, a mianowicie właśnie z racji chyba, wydaje mi się, tych komedii Barei, ale też powiedziałbym takiej właśnie w ogóle jakby świadomości społecznej, ORMO było strukturą, którą szczególnie, powiedziałbym, wyśmiewano, wykpiwano. W stanie wojennym śpiewano takie piosenki, mundurowi cywile w nocy się zjawili, okna wyłamali i drzwi wywalili. Pozostaje kwestią sporną, czy to było ORMO. To się ładnie rymowało. No to raczej nie było ORMO, odpowiadam, tylko raczej ZOMO. Natomiast ORMO miało fatalną, można powiedzieć, prasę, tak to nazwijmy. I dlatego, kiedy po wyborach czerwcowych pojawili się w Sejmie posłowie Solidarności. Jeden z nich, poseł Kowalczyk, poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, wystąpił w ogóle z inicjatywą likwidacji ORMO. I tutaj mimo oporu ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Kiszczaka, ta sprawa została uznana po powstaniu rządu mazowieckiego za stosunkowo mało ryzykowną. ORMO się fatalnie kojarzyło, a jego likwidację nie uważano za zbyt ryzykowną z punktu widzenia, prawda, drażnienia sił starego reżimu. I w związku z tym już w listopadzie 1989 roku ORMO zostało ustawą sejmową zlikwidowane i była pierwszą właściwie taką strukturą właśnie siłową państwa komunistycznego, którą zniesiono znacznie na wiele miesięcy przed milicją, przed służbą bezpieczeństwa, nie mówiąc już o służbach wojskowych. Likwidacji ORMO towarzyszył pewien skandal związany z tym, że gdy ustawa sejmowa weszła w życie, to okazało się, że w miejscu ORMO powstało Stowarzyszenie Wspierania Porządku Publicznego, które w istocie rzeczy przejęło większość funkcji ormowskich, dostało od ministra spraw wewnętrznych uprawnienie właśnie do wszystkich funkcji patrolowych i tak dalej. Okazało się, że na czele tego stowarzyszenia stoi Adam Hempel, który był wcześniej bardzo zaangażowanym ormowcem w stanie
stanie wojennym. No i Moskwa wybuchł skandal, nastąpiło oburzenie, że tak naprawdę niby Ormo nie ma, ale jest Ormo bis. Oczywiście też MSW już pod presją jakby premiera Mazowieckiego i generalnie do nowych sił rządzących jakby wycofało się z tej współpracy z owym stowarzyszeniem, no i jego działalność zanikła. Okazało się, że nie ma już miejsca w Polsce ani dla Ormo, ani dla organizacji postormowskich i chwała Bogu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.